Dzień dobry. Przepraszam bardzo, ja robię taki reportaż dla Biura Kultury w Warszawie o prezydencji Polski w Unii Europejskiej. I bym się chciała pana zapytać, co pan o tym myśli? Co to znaczy, że zarządzamy w ogóle w Unii Europejskiej? Proszę panią, mamy do powiedzenia tyle, co Żyd w getcie. Za okupacji i tyle. Mhm. Jak się panu żyje w ogóle w Polsce? Proszę panią, więcej niech pani ze mną nie dyskutuje. Ja nie dyskutuję, chciałabym się dowiedzieć o pana zdanie. Nic ja nie powiem pani więcej. Ale dlaczego? Dlatego, że nie. Pan zły na Polskę jest? Nie, a to proszę panią, ja zły jestem na panią, że pani podstawia tutaj to gówno i tego, niech pani odejdzie. Dziękuję bardzo. Co ma Polska wspólnego z tym, co pani chce robić? Wysokość panią. Proszę panią, ja przeżyłem już 4 odnowy i pani mnie tu na... A jak pan... Niech pani wyłączy to i ja panią porozmawia. Nie, ale niech pani to wyłączy. Niech nie, ale to jest dokumentacja czysta, ale archiwum to zbieram. Niech pani z tym odejdzie i ja mogę z panią porozmawiać, ale bez tego. A dlaczego? Pani... No dlatego, jaka jest różnica panią, między... Niech pani spieprza sąd, przepraszam. Dobra. Bo pójdę po policję, żeby pani napastuje. Przepraszam. Już. Przepraszam. No. Myślałam, że mi pan coś... Pani popatrzy, o, widzi pani? Niech pani popatrzy na te, mordy. Jest pani bezczelna, no. Bo pani wezmę to i pieprznę to. Nie, bo mam wrażenie, że pan chce coś powiedzieć, no. Ja chcę coś powiedzieć, ale nie do kamery. Dobrze, już nie nagrywam. To niech pani to wyłączy, schowa w kieszeń i wtedy pani powiem. No dobra. Już. A mogę sam dźwięk nagrywać? Bez pana twarzy? Nie, w ogóle nic. Wie pani, niech pani popatrzy na te mordy. To są wszyscy, którzy byli, walczyli o to, że pani teraz może chodzić i nagrywać. Mhm. I co z tego wyszło? Co z tego wyszło? Pokłócili się. A i popatrzcie, tu jest połowę agentów bezpieki i o. Jeden, drugi. Ale zapomniał pan, że główny Bolek to jest tutaj. Ja wiem, proszę pana, ja wiem gdzie jest. Ja wiem gdzie jest. Ja ich wszystkich znałem. No, nikogo pan nie znał. Daj pan spokój. No. Każdy wie co oni byli i kto to był. Oddali władzę Magdalence komunistom, podzielili się władzą. O czym pan w ogóle mógł mówić? Nie, ja mówię o tym, co i pan. No. A teraz rosną bohaterów, mają teraz solidarność, a sprzedali Polskę oni, kurwy. Legalnie. Solidarność była, żeby sprzedać. A papierze? Tak jest.